Korea Północna straszy kolejnymi testami. Wyciekło nagranie. Korea Północna straszy kolejnymi testami. W sieci nagranie z Kimem. Korea Północna przetestowała nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong 17. Odpalenie broni osobiście nadzorował przywódca reżimu Kim Jong-un. Koreańska Państwowa Telewizja publikuje nagranie z tego zdarzenia. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un kierował udanym testem nowego. Potężnego narzędzia do ataku nuklearnego, zwanego międzykontynentalnym pociskiem balistycznym MIC-17, informują państwowe media w Korei Północnej. Testy zostały przeprowadzone w czwartek. Do sieci wyciekł film z tego zdarzenia, który emitowano w północno-koreańskiej państwowej telewizji. Na nagraniu widać Kim jong który osobiście nadzoruje testy i wydaje polecenia. Pocisk spadł do morza w japońskiej strefie międzykontynentalnej Pocisk spadł do morza w japońskiej strefie ekonomicznej Według naszych analiz pocisk balistyczny leciał przez 71 minut i spadł o godzina 15.44 godzina 7.44 czasu polskiego, OK 150 km od leżącego na południu wyspy Hoka i do półwyspu Oshima Przekazał japoński wiceminister obrony Makoto Oniki Dodał, że mógł to być nowy model międzykontynentalnego pocisku balistycznego ICBM. Japońska Straż Przybrzeżna, która informowała wcześniej o wystrzeleniu północno-koreańskiego pocisku, sprecyzowała, że wylądował on na zachód od japońskiego wybrzeża. Jak przekazał japoński rząd, próba pocisku nie spowodowała żadnych zniszczeń. Krytyka pod adresem Korei Północnej Złamano moratorium, prezydent Korei Południowej jae In potępił próbę rakietową Korei Północnej i skrytykował przywódcę tego kraju Kim jong który jego zdaniem złamał tym samym moratorium na testy pocisków dalekiego zasięgu, przekazało biuro południowo-koreańskiego prezydenta. Była to 12 próba północno-koreańskiej broni dalekiego zasięgu w 2022 roku, informuje agencja AP. Dodaje, że według ekspertów celem niezwykle intensywnych testów północno-koreańskiego uzbrojenia jest nie tylko sam rozwój broni, ale również wywieranie nacisku na USA w związku z pogłębieniem się impasu wokół zamrożonych negocjacji nuklearnych między tymi państwami. Siły zbrojne USA i Korea Południowa ostrzegały niedawno, że Korea Północna Przygotowuje się do testu swojego najpotężniejszego do tej pory pocisku balistycznego dalekiego zasięgu. Przypomina AP Korea Północna przeprowadziła ostatni test rakiety o takim zasięgu w 2017 rok. Przypomina agencja Reutersa.